Dobra, ten drugi temat zapowiedziany o dorosłości i o braku dorosłości, czyli o tym, że przedłużamy sobie dzieciństwo w jakiś sensie i młodość przez na przykład studia humanistyczne, na które ruszamy, bo tak wypada, mimo że niekoniecznie mamy ku temu jakby predyspozycje i bylibyśmy szczęśliwsi, gdybyśmy kładli kafelki, mieli firmę kładącą kafelki i zarabiali 5000 koła na rękę, tak? I tak by, zwłaszcza, że fachowców brakuje straszliwie, prawda? Zwłaszcza, że oni zaopatrują Norwegię i Irlandię i jest ciężko, tak? W Polsce już kompletnie z fachowcami. A jednocześnie powstają kolejni magistrowie od nakładania frytek, prawda? I nie ma w tym nic innego, nic złego. Jak mówią Niemcy i my, ten keine Arbeit schändet, żadna praca nie hańbi. Zawsze jestem przeciwko jakiegokolwiek wywyższaniu się, dlatego tylko, że ktoś przedstawicielem jest jakiegoś zawodu, bo życie różnie może przebiegać. Najważniejsze, co się ma w głowie, jak to się mówi. I ja widzę, że wielokrotnie widziałem i rozmawiałem z taksówkarzami, którzy byli prawdziwymi intelektualistami, którzy mieli wszystkie uwagę skupioną na rzeczach świata tego bardzo wyraźnie, umiejących logicznie argumentować, wnioski wyciągać i tak dalej, porównywać różne rzeczy adekwatnie, a nie nieadekwatnie, no bo co to za porównanie, jak się na przykład porówna areszt za awanturowanie się z butelką whisky w ręku do Holokaustu na przykład, a takiego typu porównania są typowe dla naszych czasów. Wszystko jest zawsze skandalem, wszystko jest zawsze malarzem pokojowym z Lincu czy z Brauną pod Lincem. I wszystko jest zawsze pewnym gruzińskim rewolucjonistą, ewentualnie jeszcze. Wszystko jest aszyzmem i erroryzmem i tak dalej, tak? Jak mówi lepszy komentator. Także tak to wygląda, że a jednocześnie są studenci, nie powinienem tak mówić, ale są studenci, którzy no nie uczestniczą na przykład w rozmowach takich jak tutaj sobie prowadzimy i jeżeli są studentami chemii, no to dobrze, że nie uczestniczą, się nie rozpraszają, ale jeżeli ktoś jest studentem humanistycznego kierunku i nie uczestniczy w żadnych tego typu dyskusjach, a humanistyka, jak warto przypomnieć, ona to nie jest tak, że ona do niczego nie jest, ona jest do interpretacji rzeczywistości. Więc jeżeli ktoś jest humanistą i nie dodaje cegiełki do interpretacji rzeczywistości, to nie jest humanistą. A jeżeli ktoś z wykształcenia jest człowiekiem, który kładzie glazurę i terakotę, ale uczestniczy w wymianie twórczej myśli, to jest humanistą właśnie. To jest ten numer. Humanistą jest się przez aktywność humanistyczną. Tak? Przez interpretację tego, co widzimy, tego, co się działo gdzieś indziej, w innych krajach, w innych epokach też, ale także tego, co tu i teraz, przez porównywanie tych różnych rzeczy, przez zastanawianie się, przez próbę odpowiedzenia sobie, w co naprawdę wierzę, w sensie nie mówię o religii, bo to niczego nie wnosi, moim zdaniem jestem ateistą zresztą, ale mówię o w co wierzę, w sensie co warto zrobić. I na przykład dlatego prawdziwy humanista nie patrzy na przykład na to, co politycy głoszą i na ideologii, na różne skróty, pakiety myślowe, tylko na to, co oni rzeczywiście robią i czy oni są w stanie zrobić to, co mówią, że będą robić i czy oni robią to, co mówią, że robią i to, czy oni będą w stanie zrobić to, co mówią, że robią i zaczynają robić. To jest też ważne i na przykład warto zauważyć, że jeżeli ktoś ma zrobić naprawdę reformy, to socjalista, bo jemu związki zawodowe pomogą. Jeżeli ktoś ma rzeczywiście ukarać pedofilów, to najlepiej, żeby to zrobiła partia prawicowa. Bo po prostu księże biskupie, pan rozumie, że... No tak, tak, czy taka chadecka zwłaszcza, nie? Bo tam jak prawica świecka, to niekoniecznie, taka typu holenderskiego, to niekoniecznie. Także tak to wygląda, prawda? Więc czym są studia? Studia są jednym ze sposobów przedłużania młodości. Mamy taki, z jednej strony, o czym mówiłem w poprzednim filmie, dzieciaki zachowały ten
tą taką tendencję do tego, żeby wyścigać ponad swoje czasy, a z drugiej strony młodzi dorośli zazwyczaj starają się tą młodość zatrzymać. Jest dosyć zabawne, jak ludzie w wieku 35 lat jęczą, że przybyło im 2 kg, albo że mają jakąś fałdkę, albo coś tam, i że starzo wyglądają, że siwy włos tu i tam. No to jest trochę zabawne, ale to pokazuje jakby tą tendencję, tendencja do przedłużania młodości, do przedłużania takiego ogólnego wiszenia, jakby zamiast zająć jakieś miejsce w społeczeństwie, ewentualnie jak już je mamy, to stwierdzić, że chciałoby się inne, to wtedy jest właśnie łatwiej przejść. A jak ktoś ma nie zajął żadnego miejsca w społeczeństwie, tylko jest absolwentem jakiejś indologii na przykład, a nie zna nikogo, kto by mu w tym doradził, co dalej z tą indologią robić, i nigdy nie był w Indiach i jakoś to tak nie działa na przykład, no to on nie jest w ogóle w systemie, tak? Nie jest w społeczeństwie. Więc może tylko robić pracę, która no taką, żeby tylko forsa z tego była, no to nie ma tej satysfakcji. Tak to lepiej jest zająć jakieś miejsce bardziej realistyczne, a później przeskoczyć na kolejne ewentualnie. To tak jest lepiej. A wydaje się i uczy się nas, że tak jest gorzej, bo się mówi, że musisz teraz podjąć decyzję i ona na całe życie zaważy, tak? I to się mówi to 20-latkowi. Nic dziwnego, że on ucieka w wieczną młodość. No, tak swoją drogą. No więc teraz mamy takie coś, myśmy kiedyś nawet zrobili film, to się nazywa Muslimiana, o właśnie o tym, że dziewczyny we Francji, nie tylko tam, wychodzą za muzułmanów czasami, bo po prostu faceci chrześcijańscy czy inni zachodni bawią się na dyskotece do 55 roku życia, tak jak mówi, jak Wojewódzki mówi, że żyje, bo on tak nie żyje. On lubi operę, a udaje, że lubi pop. I ja to wiem z drugiej ręki, ale dobrej ręki, że tak powiem. Także więc żyją życiem takiego Wojewódzkiego, którym rzeczywiście niektórzy ludzie żyją. Na przykład, i to czasem bardzo mądrzy i oczytani ludzie żyją takim życiem, na przykład Bernard Henri Lévy żyje takim życiem. Więc, no, ciekawe, prawda? Więc takie jest zapętlenie, takie jakby nie rezygnuj ze swojej wyjątkowości, nie rezygnuj ze swojej wieloskrętności, ale ty nie masz żadnej skrętności. Lepiej zająć jakąkolwiek pozycję i być najpierw kimś, a potem, jeżeli jest niedobrze, to być kimś innym, spróbować. Tak będzie łatwiej niż być jakimś takim potencjalizmem cały czas, a później nagle. Tak bym powiedział. Na szczęście zawsze uważałem, że mam szczęście, że zawsze wiedziałem, co chcę robić. Co prawda mi się mignęło z biologii na historię, ale generalnie i współczułem zawsze tym, którzy poszli na historię, żeby albo nie pójść do wojska, bo to jeszcze był ten czas, albo że się nie dostali gdzieś, albo żeby było coś, albo że lubię drugą wojnę, no tak jak każdy, znaczy lubię, no interesuję się, trudno lubić drugą wojnę, no dobrze. Także ciekawe to jest, to ta niechęć do zajęcia jakiejś pozycji. Ja tu nie mówię o jakimś wielkim personalizmie w stylu Wojtyły, który ukradł to od Karla von Hallera z XIX wieku. Ja mówię o takim zwykłym po prostu zakotwiczeniu się gdzieś, a potem jakby ten, to tak jakby to była rezygnacja z potencjalizmu, tak? W naszych czasach też nie trzeba też unikać związku, można się zawsze rozwieść. Także to też nie jest takie trudne, nie? No to tyle.